Czego widzowie mogą spodziewać się po Planecie Singli 3? No tej inności, to, że to jest na wsi, to naprawdę dużo zmieniło. Dużo zmieniło. To zupełnie inny film niż dwie poprzednie części, które się tam gdzieś tam odnosiły do show biznesu i też trochę do normalnego, takiego blokowego życia rodzinnego. I teraz wszyscy jesteśmy na tej wsi i tam się dużo rzeczy fajnych dzieje, bo z ludzi wychodzą niesamowite historie. Bardzo błyskotliwej, prawdziwej i wcale nie aż tak romantycznej komedii. Na pewno nie cukierkowej, inteligentnej, ponieważ to chyba łączy wszystkie opowieści Planety Singli, że jest to dowcip inteligentny i wierzymy, że widz jest inteligentny i chcemy mu dać coś naprawdę fajnego, bez puszczania oka i że ten napis komedia jest nie tylko na plakacie. Największych emocji, rozterek uczuciowych, miłości, rozczarowań, smutku, uświadamiania sobie pewnych rzeczy, co jest w życiu ważne, co nie, pewnej i refleksji, ale i dobra po prostu, bo niech żyje dobro, walentynki, niech żyje dobro. Czego mogą się spodziewać? Na pewno świeżego spojrzenia kompletnie. Jest to, mam wrażenie, zupełnie inny film niż poprzednie dwie części. Jest dużo prostszy, w czym wydaje mi się, że na plus, w sensie, że druga część była dość mocno, sporo intryg tam było, tam ta aplikacja i to wszystko, i to miasto, i ten program telewizyjny, a tutaj mamy polską wieś, bierzemy ślub po prostu i coś się zaczyna wszystko powoli sypać. Uważam, że to był świetny pomysł, żeby w takiej prostocie to opowiedzieć, bo wydaje mi się, że to jest dużo, dużo okazji do rzeczywiście komediowych, fajnych scen.